Witam was wszystkich. Zacznę od podziękowania, że tu jesteście, bo każdy, kto pragnie szczerze pokoju na Bliskim Wschodzie, musi upominać się o respektowanie prawa międzynarodowego przez Izrael, musi upominać się o respektowanie praw człowieka na terytorium Izraela i Palestyny, musi nazywać rzeczy po imieniu, bo obecny skrajnie prawicowy rząd Izraela, rząd Benjamina Netanyahu, nie jest zainteresowany pokojem. To jest rząd, który żyje z wojny i dzięki wojnie. To jest rząd, który wobec perspektywy porażki wyborczej ucieka się do przemocy, do zbrodni. Bo ta eskalacja, która obecnie ma miejsce, to bombardowanie Gazy, które jest w praktyce największym więzieniem na wolnym powietrzu. Bombardowanie jednego z najgęściej zaludnionych terytoriów na Ziemi. Bombardowanie, które nie oszczędza cywilów i dzieci. To jest wszystko cyniczna gra na potrzeby skrajnie prawicowego rządu Izraela, bo to nie jest normalny rząd, to nie jest demokratyczny rząd. To jest rząd, który od lat w praktyce realizuje politykę apartheidu. I to nie są słowa mnie, moje jako współprzewodniczącego grupy polsko-palestyńskiej. To jest zdanie Human Rights Watch, jednej z najbardziej renomowanych, najbardziej prestiżowych organizacji broniących praw człowieka na świecie. I ona jednoznacznie stwierdza, że polityka państwa Izraela jednoznacznie nosi znamiona polityki apartheidu. Że ludność żydowska i palestyńska państwa Izrael nie może liczyć na równe prawa. Że ludzie są wyrzucani z domów ze względu na swoje pochodzenie etniczne. Ludziom odmawia się budowania domów ze względu na ich pochodzenie etniczne. Ludzi pozbawia się ziemi, godności i skazuje na życie w ciągłym strachu. I to dotyczy Palestyńczyków mieszkających w Izraelu i Palestynie na terytoriach okupowanych. I teraz Benjamin Netanyahu rozkręca kolejną awanturę. Po raz kolejny próbuje ratować swoją polityczną sytuację kosztem mordowanych w strefie Gazy dzieci. Ale jest jeszcze coś, na co chciałbym zwrócić uwagę. To nie tylko los polityczny Benjamina Netanyahu i Likudu jest związany z wojną. Cały obecny państwo Izrael żyje z wojny. Żyje ze sprzedawania narzędzi zabijania. Żyje ze sprzedawania i eksportowania broni. Żyje ze sprzedawania narzędzi nadzoru, które są testowane na żywych ludziach, na Palestyńczykach. I dopiero wtedy, kiedy pod presją międzynarodową, pod presją Palestyńczyków, Izrael zejdzie z tej drogi. Zejdzie z drogi wojny, zejdzie z drogi okupacji i budowania swojej siły, swojej polityki, swojej gospodarki na wojnie, dopiero wtedy możliwy będzie pokój. Od porozumień z Oslo minęło już bardzo wiele lat. I te lata niestety nie pozostawiają wątpliwości, że dobra wola była tylko po jednej stronie. Od tego czasu, jeżeli Izrael coś robi, to skręca coraz bardziej na prawo. Coraz wie bardziej bezczelny sposób łamie prawo międzynarodowe i w coraz bardziej brutalny i niewybaczalny sposób łamie prawa człowieka. I dlatego raz jeszcze dziękuję wam, że tutaj jesteście i raz jeszcze powiem, jeżeli ktoś szczerze w sercu pragnie pokoju na Bliskim Wschodzie, to musi nazywać rzeczy po imieniu, musi mówić o polityce apartheidu państwa Izrael, musi upominać się o przestrzeganie praw człowieka w Izraelu i Palestynie, musi upominać się o przestrzeganie prawa międzynarodowego przez państwo Izraela.